Gąsior, jak tego Lindwika nazywać i dlaczego? Aj, dam. Nie, no to nie jego, to jest taka technika, to jest taka technika Gąsiora. Technikę nazywacie zatem. No tak, a mi pokazał technikę Gąsiora. I nawet to nie wystarczyło na Dawida, który był nie z tej planety. No tak, to widać było, no to jest no, technika Gąsiora, no to nie jest takie proste. Na czym polega technika Gąsiora? No to trzeba tak wyciągać jak Gąsior. No też taką, jak mu wyszło w Garmisz, no to wyciąga jak Gąsior, ale to właśnie to tak, no jak, no to musi tak dobrze wyjść, żeby tak nie wyciągać jak Gąsior, no i później już się leci. Rozumiem, też celujesz w następnych konkursach w taki styl. No myślę, że następne konkursy jeszcze sporo sezonu, także no będę... No będę wyciągał Gąsiora jak najdalej. Piotrusio, to teraz o tobie. Zacząłeś z wysokiego C, bo nigdy tak nie zaczynałeś turnieju czterech skoczni. Klapło to pod koniec. Jakie wrażenia po całym turnieju? Coś nie było tak by miało być. Takie skoki. Trudno powiedzieć. No tam właśnie w Garmisz już było tak pół na pół. Nic w ruchu pół na pół, a tutaj już było tak, można powiedzieć, że już tak nic nie wchodziło, tak powinno, w zasadzie nie oddawało mi to tak by to miało oddawać, tak przypuszczam czemu, ale to już tak teraz już tak naprawdę, Może w przyszłym roku, nie? Myślisz, że choroba mogła troszkę pokrzyżować te plany i gdzieś się tam to odbiło, czy kompletnie nie włączamy tej choroby w to? Nie, raczej tego nie biorę pod uwagę, ale no mam tu właśnie takie swoje właśnie, jeżeli chodzi o no tą specyfikację tej skoczni, no i to wydaje mi się, że to też jest taki trochę, no wiadomo, w Garmisz też, czy w Innsbrucku też nie było super, ale było w miarę, a tutaj to już było tak, można powiedzieć, że po prostu, no nie było, no to jest właśnie coś, że jak coś przeszkadza, no to też ciężko się skoncentrować na tym, co się ma robić, a też tak, no nie chciałem na siłę spóźniać. Jak się już pcha, to się już nie do końca, no także. No dobra, u Bukmacherów byłeś przed turniejem czterech skoczni, rozumiem, że obstawiłeś na Dawida, tak? No, obstawiałem, że Gąsior wygra, no i wygrał. Piotr, ty ślizgiem z tego turnieju wyjechałeś, to było takie rozluźnienie, czy tutaj lodowisko wam zrobiono? Bo wielu zawodników miało problem. Zrobiło lodowisko tutaj właśnie, już takie dość konkretne. No ale wyhamowałem, banda była daleko, także tak.